Alfa Laval zostaje założona w roku 1883, gdy Gustave de Laval opracowuje pierwszą wirówkę pracującą w sposób ciągły. Nazywa ją AB Separator. Już na początku działalności Alfa Laval otwiera pierwsze zagraniczne biuro w Stanach Zjednoczonych. Z nadejściem nowego stulecia Alfa Laval jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, a gdy Einstein ogłasza teorię względności, Gustave de Laval świętuje 60. urodziny. W 1912 roku podczas dziewiczego rejsu tonie Titanic, a 5 lat później Alfa Laval dostarcza na statek pierwszą wirówkę. W latach 30. Alfa Laval wprowadza na rynek pierwszy płytowy wymiennik ciepła i dodaje technologię wymiany ciepła do swojej oferty. 80 lat po założeniu Alfa Laval otrzymuje obecną nazwę, zaczerpniętą od swojego słynnego produktu. Wtedy też wykonuje wielki krok naprzód. Wprowadza technologię przepływów cieczy jako trzeci kluczowy obszar swojej działalności. W 1984, jako jedno z pierwszych zachodnich przedsiębiorstw, Alfa Laval otwiera biuro w Chinach. Firma zwiększa liczbę biur sprzedaży do ponad 30 i buduje solidną bazę w krajach grupy BRIC. W 1991 internet staje się powszechnie dostępny, a Alfa Laval zostaje nabyta przez Tetra Pak. Przez następne 10 lat Alfa Laval umacnia pozycję w kluczowych branżach. Nowe logo zostaje wprowadzone w 2001 roku jako symbol nowej Alfa Laval, a rok później spółka powraca na giełdę papierów wartościowych. Firma prowadzi działalność kierując się wzrostem rentowności. W latach 2001-2012 prawie dwukrotnie zwiększa wielkość i nabywa ponad 30 firm, z których Aalborg Industries jest jednym z największych jak dotąd przejęć. Ciągle młoda, 130-letnia Alfa Laval wciąż realizuje ideę rozpoczętą przez Gustave de Laval i jest wymieniana wśród 100 najbardziej innowacyjnych spółek. I ta podróż ciągle trwa w kierunku nowych możliwości i wyzwań.